Na sam początek dzisiejszego spotkania chciałbym poprosić pana Jacka Sypienia, on już tutaj jest, o to, aby oprowadził państwa po zamku w Rapsztynie, krótko opowiadając o tym, jakie zmiany tutaj nastąpiły. Potem spotkamy się tutaj na krótkiej konferencji prasowej, a na końcu już reprezentanci Urzędu Miasta z panem burmistrzem Romanem Piaśnikiem na czele oraz władz wojewódzkich dociągną na sam szczyt flagę, oznajmiając i ogłaszając oficjalne otwarcie zamku w Rapsztynie. Także nie przedłużając, bo pogoda chyba nas troszeczkę ściga, zostawiam państwa w rękach i w głosie pana Jacka Sypienia, który opowie nieco o tym, co właśnie na zamku się wydarzyło w ostatnim czasie. Były tu prace ratunkowe, prace zabezpieczające, prace konserwatorskie, które miały uchronić ruiny zamku Rapsztyn przed degradacją, przed zniszczeniem. Tym pracom towarzyszyły też prace rekonstrukcyjne. Ten węzeł bramny z tym pięknym herbem Leliwa, który tu Państwo widzicie, to jest częściowa rekonstrukcja z lat 2008-2009. I jak widzimy Państwo, też został częściowo zrekonstruowany zamek górny na oczywiście oryginalnych, odkrytych przez archeologów fundamentach. I zostały odkryte piwnice tak zwanego zamku średniego, który tutaj wybudowano w XIV wieku. Te piwnice zostały zabezpieczone takim ciekawym architektonicznie pawilonem. Tam docelowo ma znaleźć miejsce jakaś ekspozycja. Od roku 2019 był tutaj realizowany przez gminę Olkusz projekt zagospodarowanie ruiny zamku w Rapsztynie w celu stworzenia nowego produktu turystycznego. I to jest jakby ten drugi obszar prac, który od 20 lat gmina Olkusz tutaj prowadzi. Czyli nie tylko ratowanie, konserwacja, rekonstrukcja, ale także przystosowanie zamku do tego, aby mogli go zwiedzać turyści. Dlatego w minionych latach został wykonany dukt, dojście do zamku, zostały wykonane ścieżki, zostały wykonane mosty nad fosą i przed bramą, tak aby turyści mogli wygodnie do zamku się dostać. W ramach tych prac, które były tu, jak mówię, prowadzone od roku 2019, odgruzowano piwnice zasypane po zburzeniu zamku w czasie potopu szwedzkiego piwnice tej części pałacowej. Odkryto zresztą wiele ciekawych artefaktów, fragmentów kamieniarki z czasów świetności zamku. I ta część piwnic została zaadaptowana. Powstał tam podziemny pawilon, który pełni właśnie funkcję obsługi ruchu turystycznego. Tam znajduje się kasa biletowa, punkt informacji turystycznej, ale także kawiarnia, no i najważniejsze toalety. W czasie tych prac również przystosowano dziedziniec zamku do tego, aby mogli go zwiedzać wygodnie turyści i zapraszam na taki krótki spacer, tak bym mógł pokazać efekty tych prac. Turysta wie, w której części zamku aktualnie się znajduje. Są tutaj również opisy w języku Braille'a i turyści mają możliwość wypożyczenia specjalnych tabletów, które właśnie są tam w punkcie informacji i czytując kod, unosząc ten tablet, widzą rekonstrukcję 3D zamku w czasach jego świetności. Wcześniej, to za chwileczkę do tego dojdziemy, powstała również makieta. Tutaj zostały odrestaurowane mury kasztelu, czyli tej części zamku średniego, który tutaj powstał w miejscu dawnej bramy, która prowadziła na dziedziniec zamku średniego. Powstały schody, tak żeby pokazać, w którym miejscu wchodziło się na zamek. Zamek również w jakiejś części, znacznej części, został przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a więc jak mówię, opisy i przewodnik w języku Braille'a. Nowa strona internetowa, audioprzewodnik i wspomniane też wcześniej tablety. Zakupiono wózek inwalidzki, zakupiono specjalne laski, które umożliwiają tutaj osobom niepełnosprawnym poruszanie się po tym obiekcie, tak aby ten obiekt po prostu był dostępny dla wszystkich. Jeżeli macie Państwo jeszcze chwilę, zapraszam pod makietę. Jesteśmy tutaj, czyli właśnie przed kolumnadą, która tu się niegdyś wznosiła pięknymi arkadami tego właśnie pałacu, który wybudowali dwaj kolejni starostowie rapsztyńscy, czyli marszałek Wielkiej Korony Mikołaj Wolski i Zygmunt Gonzaga Myszkowski. Tu jest węzeł bramny, który jest za nami i tutaj na szczycie skały widzimy zamek górny. Ta wieża oczywiście była znacznie wyższa. Ta rekonstrukcja, która jest obecnie, to jest zaledwie może 1/3 jej prawdziwej wysokości. Ona miała taką solidną nadbudowę z cegły wykonaną przez Andrzeja Tenczyńskiego, ówczesnego starostę rapsztyńskiego. I tu jest ten najstarsza część, zamek górny, czyli budowla mieszkalno-obronna zniesiona u schyłku XIII wieku. Tutaj był zamek średni z bramą i murem, o którym wspomniałem. I tu, gdzie teraz jesteśmy, zanim powstał pałac, był zamek dolny, który jakby otaczał
obwód obronny zamku z węzłem bramnym i murem kurtynowym, który jest po naszej, po mojej prawej stronie. Wtedy też, kiedy powstał Zamek Dolny w XV wieku, wykopano suchą fosę na tym najbardziej płaskim, a więc nieobronnym północnym stoku wzgórza. Tam były bastiony artyleryjskie. I dopiero na przełomie XVI-XVII wieku, kiedy zamek przestał już pełnić funkcję obronną, na miejscu Zamku Dolnego zniszczono pałac, o którym wspomniałem. Zamek został zniszczony przez Szwedów wycofujących się już z Polski w 1657 roku i był ruiną właściwie aż do niedawna. To tyle. Bardzo, bardzo wielkim skrócie. Chciałem Państwa już teraz serdecznie zaprosić na czwartą już edycję Juromanii, czyli Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej tutaj na Zamku Rapsztyn w niedzielę 19 września. I bardzo prosimy o Państwa głosy na Zamek Rapsztyn, który jako jedyny obiekt z terenu Jury Krakowsko-Częstochowskiej znalazł się w finale takiego plebiscytu turystycznego Top Atrakcje. Zapraszam do głosowania i dziękuję bardzo. Dziś świętujemy zakończenie inwestycji wartych 4 miliony złotych. Rapsztyńska warownia zmieniła się nie do poznania. Tutaj turyści mogą dotknąć historii, która na nowo w tym miejscu odżywa. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia województwa małopolskiego. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować panu marszałkowi Łukaszowi Smułce. Nie ma go tutaj dzisiaj, ale jest dzisiaj z nami pan radny wojewódzki Andrzej Wójcik, którego bardzo proszę o przekazanie życzeń panu marszałkowi. Życzeń i podziękowań oczywiście za to wsparcie. Szanowni Państwo, wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i życzę udanego popołudnia i całego weekendu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I o zabranie głosu poproszę pana Andrzeja Wójcika, radnego sejmiku województwa małopolskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zamek w Rapsztynie zawsze był, stał i zostanie na tym miejscu. Ale nigdy nie był taką wizytówką i nie świecił tak pięknie, jak w tej chwili. Tu pan burmistrz nazwał to perełką kultury i perełką Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Myślę, że nie pomylił się i trzeba podzielać to zdanie z całą odpowiedzialnością. Te pieniądze, które zostały tu włożone w ten zamek, no, stanowiły również w jakimś stopniu taki montaż finansowy, bez którego nie byłoby możliwe renowacja tego miejsca. Dlatego uważam, że jesteśmy w tym miejscu dzięki właśnie tej współpracy pomiędzy różnymi jednostkami samorządu terytorialnego, które jest prawdziwym takim dobrym przykładem i widocznym dla wszystkich sukcesem. Mam nadzieję, że ten zamek dalej będzie rozsławiał ziemię olkuską i województwo małopolskie. Dziękuję. Dziękujemy pięknie. Szanowni Państwo, oficjalnych części już prawie koniec. Są z nami dzisiaj przedstawiciele również Stowarzyszenia Zamek Rapsztyn. Pana Jacka Sypienia wszyscy znają, przed chwilą nas opowiadał. Jest z nami również pani Janina Maryszewska, wiceprezes Stowarzyszenia. I zaproszę pana burmistrza Romana Piaśnika, pana Andrzeja Wójcika i panią Janinę do tego, żeby właśnie na górze wciągnąć flagę i symbolicznie dać znać, że sezon turystyczny na zamku w Rapsztynie się otwiera. Razem z państwem poproszę, niestety tam jest troszeczkę mało miejsca, a nadal musimy uważać na te obostrzenia covidowe. Poproszę media, jeżeli będą chciały towarzyszyć Państwu i uświetnić, upamiętnić tę fajną chwilę, tę wspaniałą chwilę dla nas. Więc zapraszam pana burmistrza, pana radnego, panią wiceprezes na górę oraz oczywiście chętne media. Dziękuję. No, nie ma wiatru, no, nie chcę się rozwinąć, ale nie musi wierzyć na to, że jest piękna, piękna nowa flaga dzisiaj zawieszona. Szanowni Państwo, co prawda wiatru nie ma, ale flaga już jest wysoko na maszcie. Oznajmia, że sezon turystyczny na Zamku Rapsztyn mamy otwarty,
ale jeszcze chciałbym dodać, że w ostatnim czasie otworzyliśmy sezon turystyczny nie tylko tutaj na Zamku w Rapsztynie. Jeżeli ktoś nie był w drugiej inwestycji, którą w ostatnim czasie oddaliśmy do użytku, serdecznie w imieniu pana burmistrza Romana Piaśnika zapraszam do zwiedzenia podziemi Olkusza w ekspozycji Podziemny Olkusz, która właśnie na rynku olkuskim. Gorąco, gorąco zachęcamy w imieniu pana burmistrza Romana Piaśnika oraz w imieniu dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, pana Marcina Wierciocha. Gorąco zapraszamy. Dziękuję serdecznie za przybycie dzisiaj. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby jak najdłużej pozostać na Zamku w Rapsztynie i jak najczęściej do niego wracać. Dziękujemy.